Dobra, szybkie pożegnanie dnia. Znaczy pożegnanie, już zaczynamy nowy, ale jest tak piękny widok, że nie mogłem sobie tego darować. Pełnia księżyca. Bogu dzięki, pogoda po prostu przestała być taka, jak była przez dwa dni. Czyste niebo, no jak na Islandię to czyste. Księżyc. Mówiąc krótko, lato pełne. Rano odkażamy, tak jak widać. Namioty rozłożone, miejscówka jest po prostu piękna, bo przy samym lodowcu. Na zdrowie. Na zdrowie, dokładnie, bo jest zimno. I teraz tak, tu jest lodowiec, on się nazywa na H, hu, no żeby po polsku brzydko nie... Hu, coś tam, kurwa, to łączenie z półgłosek, dobra, nie da się tego wymówić. Piękny jest. W ogóle pełen entuzjazm w tym momencie z tego względu, że przestał padać deszcz, bo było źle. No i nic, w zasadzie jest to zaczęcie którego 9 dnia wyprawy? 9. Mówiąc po polskiemu, początek, nie zaczęcie. Dobra. Słusznie, że mnie poprawiłeś. Póki mogę, to poprawię. To zaczątek. O. Dobra, to zaczątek dnia którego? 9. Bo jest 10 lipiec dzisiaj, tak? Ja. No. Dobra, to na razie na tyle. Siemanko, siemanko. Dzisiaj dzień... Nie, to zbyt osobiste. Spoko. Dzisiaj dzień 10. 10 lipiec, 9 dzień wyprawy. Można powiedzieć, że dzień zadowolenia ducha i ciała, bo pogoda przede wszystkim, pierwszy raz, 9 dzień, podkreślam, taka właśnie pogoda, po raz pierwszy od przybycia tutaj. Tak. Ja już po ablucji, jak to się mówi, kolega jest twardy, bo dla mnie to za zimne. Ale tego, rączki wymyte, to co podstawa. Teren pustynny, to ta góra, to wczoraj pokazywałem ją, na zdjęciach też będzie, bardzo piękna. No co, no taki teren, jak jest słońce, to o wiele piękniej to wszystko wygląda, aniżeli właśnie kiedy, dwa dni wcześniej, kiedy nie było deszczu, kiedy nie było słońca, był deszcz, było pochmurno i był taki teren, to aż smuteczek, jak to się mówi internetowo. A dzisiaj o wiele weselej. Bogu dzięki za słońce i za pogodę, w co generalnie. No, to tyle. Ciepła, nie? Ale ciepła woda! Ale dla mnie i tak za zimna. No dobra, to na razie tyle. Ucztujemy i odpoczywamy. Cześć. Nagrywa? Nagrywa. Nagrywa, jest. Ja. To co, 10 lipiec, tak? Włosy płyte dzisiaj. Pierwszy raz od 10 dni. Proszę to docenić. Lśnią w słońcu. Ja nic takich rzeczy nie zrobiłem, bo tam jest za zimno. Pogoda jest wspaniała. Co to jest? 9 dzień wyprawy, 10 lipiec. Krajobraz niczym z filmu Easy Rider. Pozdrawiamy Ingę z tak, wielkie pozdrowienia. Dziękujemy za chleb. Tak, za chleb. Zlitowała się nad nami kobita. Za chleb i kuskus. Tak. Z warzywami i z owocami. Wielkie dzięki. Z rozrębami. No i co, idziemy na południowy zachód cały czas. No dzisiaj jest taka trasa, że hutu po drodze nie będzie, czyli po prostu jak siły wystarczą, tak idziemy, ale na pewno ponad 20 musi być trawa zrobiona. Tyle, krajobraz surowy i pustynny. O, wali jeszcze lodowiec. I właśnie dość facjat. Jest bateria? No jeszcze krecha została. Tak, tu jest śnieg, wszystko. To jest ten Hoof New Cool, coś tam. Czarnego. Ale to cały... Tak, to było cały czas widoczne. Myślałem, że człowiek, ale to nie człowiek. No tak jak widać, nie? Po prostu surowo, brutalnie, ale słonecznie. Tu, z tyłu pięknie. Wajtna, coś tam. Taka góra. Ile ma wysokości? Nie wiem. No dobra, no i tyle. To pozdrówka. Cześć. Trochę ma. Oby dalej, oby do przodu.